Rzym. Rok 1965. Historyczny Drugi Sobór Watykański dobiega końca. Uważa się go za jeden z najważniejszych soborów Kościoła katolickiego. Drugi Sobór przedstawił 16 dokumentów modernizujących rolę Kościoła w świecie. Takie były ostatnie słowa skierowane do zebranych tłumów i całego świata. Idźcie in patre, idźcie w pokoju. Tymi słowami papież Paweł VI zakończył Drugi Sobór Watykański. Nikt nie wiedział, co przyniesie przyszłość. Dziesięciolecia po soborze są niespokojne. Pomimo wielowiekowej historii trudno przewidzieć przyszłość. Kościół katolicki jest w kryzysie. Dowody kryzysu występują wszędzie. Wśród katolików panuje niezadowolenie. Frekwencja mszalna spadła dramatycznie. Spowiedź uległa jeszcze większemu pogorszeniu. Finanse są w strasznej sytuacji. Deficytowe wydatki są codziennością. Zamykanie kościołów jest przyjmowane za naturalne. Jednak zapotrzebowanie na księży wzrasta. Około 1000 parafii potrzebuje księdza. 40% spadek przewiduje się pod koniec stulecia. Msza, która nie może się odbyć bez księdza, jest w zagrożeniu. Wewnętrzne spory powodują zachwianie autorytetu Kościoła. Teolodzy, księża, a nawet biskupi stają się bardziej krytyczni. Ostatnio w New York Times poświęcono całą stronę, nawołując do reform Kościoła katolickiego. Ogłoszenie to podpisało 4500 członków katolickiego kleru i sióstr zakonnych. Papież wyraził sprzeciw temu wyzwaniu. Postawił swój warunek: sprzeciwić się publicznemu narzekaniu i poddać się dyscyplinarnej akcji administracji Kościoła. Co siódmy amerykański katolik odszedł z Kościoła. 100 tysięcy ludzi pochodzenia hiszpańskiego co roku odchodzi do ewangelicznych kościołów. Co jest przyczyną obecnego kryzysu? Jednym wydaje się, że drugi sobór posunął się za daleko w reformach, powodując zachwianie autorytetu Kościoła. Inni oskarżają Rzym o hamowanie procesu modernizacji i bazowanie na przeszłości. Jeszcze inni twierdzą, że powodem jest jeden z kontrowersyjnych dokumentów papieskich, Humane Vitae. Zabrania on używania środków antykoncepcyjnych. Często ignorowany Humane Vitae osłabił autorytet Kościoła. To też skłoniło wielu katolików do krytycyzmu wobec innych teorii Kościoła. Oczywiście, wszystkie te powody są istotne. Może jednak prawdziwa przyczyna jest zawarta w doktrynach wiary rzymskokatolickiej. Jest to kościół świętego Ignacego. Przylega on do Uniwersytetu San Francisco. Studiowałem tutaj podczas moich praktyk seminaryjnych. Nazywam się Bob Bush. Byłem ordynowany w 1966 roku. 21 lat później złożyłem moją rezygnację. Nazywam się Mary Krause. Po 22 latach pobytu w zakonie franciszkanek mogę stwierdzić, iż doznałam bardzo podobnego przeżycia, jakie miał założyciel mego zakonu Franciszek z Asyżu. Po tym przeżyciu nie mogłam pozostać przy mojej decyzji. Bóg pokazał mi, że jedyną drogą jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Nazywam się siostra Wilma Maria. Tak przynajmniej nazywano mnie w zakonie. Kryzys mojej wiary zaczął się od komunii. Ksiądz trzymał przede mną opłatek, mówiąc: oto ciało Chrystusa. Zanim dałam oczekiwaną odpowiedź, w mojej myśli powstało pytanie: czy to naprawdę jest ciało Chrystusa? Ten wypadek pociągnął za sobą szereg innych wydarzeń, które doprowadziły mnie do osobistego poznania Jezusa Chrystusa.
Nazywam się Frank Eberhardt. Uczęszczałem tutaj na studia seminaryjne przy Seminarium Świętego Józefa w Kingston, New Jersey, przygotowując się do roli księdza. Podczas moich studiów jedna z parafianek zapytała, ile mszy świętych powinna wykupić, aby jej mąż poszedł do nieba. To stało się przyczyną mego dochodzenia w sprawie czyśćca. Już na początku tych poszukiwań odkryłem, że to niewiele ma wspólnego z Pismem Świętym, jednak dzięki temu poznałem Biblię. Z kolei to doprowadziło mnie do odkrycia biblijnej doktryny wiecznego zbawienia. Pismo Święte mówi wyraźnie, że możemy mieć taką pewność. Mimo wszystko tutaj ukończyłem studia i w dniu zakończenia zrezygnowałem z ordynacji w zakonie Wincentego Pawła. Właśnie tacy ludzie i tysiące im podobnych sprawdzają swoją wiarę rzymskokatolicką. Msza święta, przykazania, rola Marii, a nawet droga do nieba. Chcą wiedzieć, na ile nauka Kościoła jest zgodna z Pismem Świętym. Msza. Msza święta jest głównym przeżyciem religijnego katolika. Każdy katolik musi w niej co tydzień uczestniczyć. Jezus nauczał apostołów, spożywajcie ten chleb, wino na moją pamiątkę. Tak też czyni wiele chrześcijańskich kościołów. Jednak kościół katolicki uczy, że chleb i wino są więcej niż symbolami, że ksiądz w cudowny sposób może przemienić je w prawdziwe ciało Chrystusa. Bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Doktryna katolicka naucza nas, że opłatek przestaje być tylko opłatkiem, lecz dosłownie przemienia się w ciało Jezusa Chrystusa i musi być czczone i adorowane jak Bóg. To mnie zawsze intrygowało. Jako ksiądz nachylasz się nad chlebem i mówisz, to jest ciało moje. Jesteś nauczony wierzyć, że to stało się ciałem Jezusa. Podnosisz opłatek dla adoracji i to samo robisz z kielichem. Jednak wewnątrz zdawałem sobie sprawę, że nie doznają żadnej zmiany. Pytałem siebie, czy naprawdę mam moc czynienia tego? Pachnie jak chleb, wygląda jak chleb, smakuje jak chleb, jednak substancja ma być prawdziwym ciałem Jezusa. Jakże Kościół może twierdzić, że zachodzi zmiana, pomimo że dowody są zaprzeczające? Otóż używa się teorii zwanej transubstynacja. Katolicki teolog, ojciec John Boyle, wykładowca w szkole teologicznej. Transubstynacja w prosty sposób oznacza, że to, co poprzednio było chlebem i winem, w głębi staje się ciałem i krwią Chrystusa. I my to przyjmujemy cieleśnie, ponieważ jesteśmy cieleśni i cielesność jest naszym życiem. Kościół katolicki opiera transubstynację na filozofii Arystotelesa. Ta koncepcja z III wieku przed Chrystusem mówi, że wszystko jest podporządkowane przypadkom oraz materii. Przypadki definiują zewnętrzny wygląd materii. Substynacja z kolei jest wewnętrzną esencją. Pomimo że pogląd od dawna jest obalony przez współczesną naukę, to Kościół katolicki nie dość, że trwa przy tej idei, to jeszcze podsunął się krok dalej. Twierdzą, że wewnątrz esencja może ulec zmianie, podczas gdy wygląd zewnętrzny zostaje ten sam. Transubstynacja jest fundamentem, na którym opiera się msza święta. Katolicy są nauczani, że ksiądz musi dokonać przemiany chleba po to, aby Chrystus mógłby złożony jako ofiara za grzechy żywych i umarłych. To naprawdę jest prawdziwa ofiara mszalna. Dosłownie jest to ciało i krew Chrystusa złożone na ofiarę tam na ołtarzu, a nie odtwarzanie czegoś, co stało się parę tysięcy lat temu. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zrobiona dusza moja. Czy Eucharystia jest prawdziwą ofiarą? Katolik powiedziałby, że Eucharystia jest prawdziwą ofiarą Jezusa na Kalwarii. Jest to dokładnie ta sama ofiara, którą Jezus uczynił na Kalwarii. To jest ta sama ofiara. To już jest zupełnie sprzeczne z Pismem Świętym, ponieważ w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w 18 wierszu jest napisane tak, gdzie jest odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.
Ksiądz katolicki Richard Hilson jest autorem 8 książek na temat wiary katolickich, takich jak Chrześcijaństwo katolickie oraz Wprowadzenie do wiary katolickiej. Zapytaliśmy go, dlaczego Kościół katolicki kontynuuje ofiarowanie Jezusa podczas mszy świętej. Dla katolika Eucharystia jest najwyższym mistycznym pojednaniem. Istnieje coś takiego jak czas rzeczywisty. Jest coś takiego, jak to święty Jan nazwał godzina. Godzina z kolei jest obecna w każdym momencie, jeśli jesteśmy w stanie spojrzeć na tą rzeczywistość, a więc Eucharystia poprzez uobecnienie tej ofiary, poprzez całą historię daje nadzieję. Pomaga nam zrozumieć to, co jest ciągłe, trwale odtwarzane. Bóg nieustannie poprzez Jezusa Chrystusa przybliża do siebie cały wszechświat. To z kolei pomaga nam zbliżyć się osobiście do Boga, ciągle, od nowa i od nowa. Dla katolika to trwa jeszcze przed ofiarą na Kalwarii. Lecz jeśli ofiara Kalwarii nie zaczyna się w tym momencie, to naprawdę zaczyna się w chwili powstania świata. Posuwa się do przodu, jak również cofa się w historii. Inne chrześcijańskie denominacje utrzymują, że ofiara jest skończona. Zapytaliśmy księdza Hilsona, dlaczego katolicy wybrali eksponowanie i kontynuowanie tego, dlaczego nie zostawi tego jako skończonego. Ja nie wiem, czy będę mógł odpowiedzieć na to pytanie. Przepraszam. Ja wiem, że to jest kluczowym, jednak nie wiem, nie mogę odpowiedzieć na to w żaden lepszy sposób niż to przed chwilą, kiedy dałem tą wymijającą odpowiedź. Katolicy księża nie mogą wytłumaczyć tego, jak skończone dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu jest nadal kontynuowane do dziś podczas mszy. Ten mistyczny akt przeistoczenia ma miejsce, gdy Jezus dobrowolnie schodzi z nieba na wezwanie kapłana podnoszącego opłatek ponad swoją głowę. W momencie tym Jezus znowu dobrowolnie staje się ofiarą. Nic takiego nie ma w Piśmie Świętym, żeby Jezus kiedykolwiek myślał, by to uczynić. Pismo mówi, że Chrystus przez jedną doskonałą ofiarę uczynił ich świętymi. I to tylko wzięło jedną ofiarę, aby zbawić nas od grzechów. Katolicki Kościół naucza, że msza jest błagalną ofiarą. Znaczy to, że zgładzi ona gniew Boży, że naprawdę zmarze ona nasze grzechy. Jakby nie było, Pismo Święte mówi jasno o tym, że jest tylko jedna ofiara przebłagalna, tylko ta, którą nasz Zbawiciel dokonał na krzyżu. Dlatego czytamy w Ewangelii Świętego Jana w 19 rozdziale w 30 wierszu, że Chrystus powiedział: wykonało się. Jeśli coś jest wykonane, to jest wykonane. Co jest skończone, to jest skończone. Figury i obrazy. Unikalną cechą katolicyzmu jest czczenie świętych oraz używanie sakralnych obiektów, takich jak figury i obrazy. Była siostra zakonu Miłosierdzia Doreen D'Antonio. W naszym zakonie miałyśmy całą listę świętych, do których modliłyśmy się w różnych sytuacjach. Jeśli coś zostało zagubione, modliłyśmy się do świętego Antoniego. Kiedy miałyśmy problem w rodzinie, ktoś pił lub w innych beznadziejnych przypadkach, modliłyśmy się do świętego Judy. Jeśli kobieta była w ciąży i potrzebowała opieki, modliłyśmy się do świętego Gerarda. Do świętego Belsiego, jeśli miałyśmy ból gardła. Mogłyśmy się też modlić do świętego Krzysztofa. Co prawda, nie używa się już teraz tego, jednak pamiętam, miałyśmy taki jeden obraz w windzie. W zakonie my miałyśmy windę dla starszych zakonnic i w tej windzie był ogromny wizerunek świętego Krzysztofa. To było niesamowite. Miałyśmy małe figurki Marii i Józefa dla samotnie wychowujących ojców. Mogłyśmy trzymać małe statuetki na parapecie okiennym z nadzieją i modlitwą, że one ochronią od deszczu w danym dniu. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czyli figury albo obrazu, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
Victor Afonso służył jako ksiądz jezuita przez 21 lat. Nie będziesz się im kłaniał i czcił, to jest jedno i to samo słowo. Chociaż to jest częścią 10 przykazań w katolickiej Biblii, Kościół regularnie omija ów cytat w nauce katechizmu, podczas gdy cyfra jest 10 zachowana. Jak zrobiono z tego 10? Wzięto ostatnie, które brzmi: nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego, ani służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Oni rozdzielili je na dwie części. Zrobiono 9, nie będziesz pożądał żony bliźniego, a 10, ani żadnej rzeczy, która jego jest. W taki sposób otrzymali oni 10 przykazań, a to jest oszustwo, podstęp, zmienić przykazania. A dlaczego oni opuścili drugie przykazanie? Dlatego, że wiele dobrych interesów robi się na produkcji figur i obrazów. Chociaż Pismo Święte mówiło tak jasno, jednak dla Kościoła tradycje były ważniejsze. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy. Setki lat poprzedzające drugi Sobór Watykański były nazwane erą Marii. W tym czasie Kościół katolicki wprowadził wiele doktryn odnoszących się do Marii. Nigdy w historii katolickiej nie widziano czegoś takiego, jak to wielkie wydarzenie, którym było proklamowanie przez papieża Piusa IX niepokalanego poczęcia w roku 1854. Wielu katolików nie rozumie doktryny o niepokalanym poczęciu. Także nie zdają sobie sprawy, że jest to niezgodne z Pismem Świętym. To jest doktryna, która mówi, że błogosławiona Maria, będąc dziewicą, poczęła Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. Jest to fakt, że Bóg uczynił Marię ciężarną, pomijając zbliżenie seksualne. Wielu ludzi, a także katolików, nie rozumie tej doktryny. To nie ma nic wspólnego z niepokalanym poczęciem Jezusa Chrystusa. Wszyscy katolicy oraz inni chrześcijanie wierzą, że to było dziewicze poczęcie. Przecież Ojciec Jezusa nie był człowiekiem. Ale niepokalane poczęcie to jest to, że Maria, będąc jeszcze w łonie matki, nie miała grzechu pierworodnego. To znaczy, że była ona od razu zbawiona, że była niepokalana, nigdy nie miała grzechu. Ona była bezgrzeszna. Tego Pismo Święte nie mówi. Tylko Jezus był bez grzechu, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Maria była w grzechu. Ona sama powiedziała, że była grzeszna w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 1 w jej Magnifikat, gdzie mówi: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moją. Maria sama to stwierdza, że potrzebuje Zbawiciela. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Wszyscy upadli, jednak Kościół katolicki utrzymuje, że Maria była bezgrzeszna. Papieska proklamacja mówi, że Maria nigdy nie zgrzeszyła. Nasuwa to następne pytanie: jeśli jest tak, jak Biblia mówi, ceną grzechu jest śmierć, a Maria nigdy nie zgrzeszyła, to czy mogła umrzeć? Jeśli zmarła, czy ciało jej nie byłoby w grobie? Każdy chciałby to wiedzieć, ale Biblia, jak i tradycja katolicka, milczą. 400 biskupów i 90 tysięcy księży oraz członków religijnych stowarzyszeń wysłało do Rzymu prośbę o wyjaśnienie. 8 milionów członków Kościoła katolickiego także podpisało tą petycję. W końcu roku 1950 papież Pius XII ogłosił, że Bóg zabrał ciało Marii do nieba. Doktryna ta jest znana jako wniebowzięcie Marii. Bart Brewer był księdzem karmelitańskim oddanym i poświęconym Marii. Wieczne dziewictwo Marii, niepokalane poczęcie Marii, wniebowzięcie Marii, to i wiele innych. To są nakazy nauczania. To są, jak mówią, Boże prawa. Katolicy nie odrzucają tej nauki. Jeśli ktoś odrzuci, stanie się to, co nazywają anatema. Tak może się stać dla każdego katolika, który chciałby odrzucić oficjalny dogmat chroniący Marię, Matkę Jezusa. Uczciwy ksiądz katolicki powie nam, że ta nauka naprawdę nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym. A teraz, jakie jest źródło doktryny wniebowzięcia Marii? Nie możemy zobaczyć w Piśmie Świętym o tym niczego definitywnego, ale możemy znaleźć pewną bazę do tego. Ja chciałbym powiedzieć, że doktryna wniebowzięcia pochodzi oryginalnie z ludzkiego pietyzmu, który trwał przez wieki. Kiedy religijne praktyki ludowe stają się źródłem doktryny, zaczynają być traktowane jako objawienia, wypaczenie prawdy jest w tym wypadku nieuniknione.
Biblia ukazuje Marię jako pokorną, wierną służebnicę Bożą, ale katolicka tradycja gmatwa jej pozycję osobiście z Chrystusem. Rzekomo Maria ukazała się wielu ludziom w nietypowej dla niej roli, kiedy to dokonuje samowywyższenia. W 1917 roku ukazała się w Fatimie. Tam obwieściła: Bożym życzeniem jest ustalić na całym świecie uwielbienie do mego niepokalanego serca. Moje niepokalane serce będzie waszą ucieczką i drogą wiodącą was do Boga. Ten pomnik dla niepokalanego serca Marii został wzniesiony w Santa Clara w Kalifornii dla rozpowszechnienia praktyki uwielbiania niepokalanego serca Marii. Kiedykolwiek mam problem i modlę się, czuję, że jeśli będę się modliła do Marii, to mogę spotkać się z większą sympatią dla mnie. I jeśli zrobiłam coś źle, ona zrozumie mnie lepiej od Jezusa albo Boga. Ona jest moją pośredniczką. To ogłoszenie pochodzi z Catholic Standard and Times. On przez 2000 lat nie powiedział do niej nie. Co chciałbyś, aby ona u niego wyprosiła? A teraz, jeśli pozwolisz, że się spoufalę, ja wierzę, że jednym z problemów zachodniej kultury jest patriarchat. Chrześcijaństwo i judaizm to bardzo patriarchalne religie. Bardzo apelującą teorią katolicyzmu jest to, że poprzez boskość Marii Trójca Święta przestaje być rozróżniana jako tylko i wyłącznie rodzaj męski. Ja wierzę, że w jakiś tajemniczy sposób postać Marii wydostała się ze Starego Testamentu jako literatura mądrości, która również jest zawarta w katolickim Piśmie Świętym, lecz niekoniecznie w Biblii protestanckiej. Fakt ten zezwala na przypisanie kobiecie wymiaru Bożego, co nie znajduje pokrycia w biblijnym czystym chrześcijaństwie. Kościół katolicki oświadcza, że Maria jest pośrednikiem wszystkich łask. To jest katechizm, podstawa nauki w kościele katolickim. Z niego uczyłem się i wyciągałem wnioski w seminarium. Ten obraz pokazuje, że Chrystus nadal jest na krzyżu jako głowa Kościoła. Z jego boku wypływa krew. Ta krew wypływa jako podstawowy sakrament nazywany Eucharystią i z Eucharystii pochodzi wybaczenie grzechów, osobiste przyjęcie Jezusa Chrystusa do życia przez rzymskokatolików. Od tego sakramentu krew płynie dalej przez ręce Marii. Maria jest ostateczną szafarką wszystkich łask w rzymskim katolicyzmie. Mamy 7 sakramentów. Każdy z nich osobno jest udzielaniem łaski dla ludzi. Obraz ten jest dla mnie bardzo bolesny, że ludzie muszą przychodzić po przyjęcie łaski przez Kościół i Marię, aby przyjąć to, co Chrystus zrobił na Golgocie. Jest to wbrew biblijnej nauce. To jest nieprawidłowe. W tym miejscu Kościół robi łaskę Chrystusa mniej, a nie bardziej przystępną dla ludzi. Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. No i mamy tu w Piśmie Świętym przykład osoby Marii, która była przepięknym modelem chrześcijańskiego życia. Zresztą, jak sami wiecie, kroczyła wiernie za Panem i zostaje to wypaczone w tradycje i definicje dogmatyczne sprzeczne z Pismem Świętym. Katolickie zbawienie. Według Kościoła katolickiego Bóg stworzył Adama i Ewę wraz z cudownym życiem w ich duszach, nazwanym łaską. Kiedy oni nie posłuchali Boga w ogrodzie Eden, to ta łaska została zgubiona. Brama niebios została zaczaśnięta. Chrystus odnowił tę łaskę przez śmierć na krzyżu. Jeszcze raz od nowa brama niebios jest szeroko otwarta. Chrystus wykonał swoją część. Teraz człowiek musi współdziałać przez wykonanie jego części. Jaka jest ludzka część? Głównym obowiązkiem każdego katolika w celu otrzymania zbawienia jest przestrzeganie 7 sakramentów. Każdy z sakramentów prowadzi do innego błogosławieństwa. Chrzest jest pierwszym z przyjmowanych sakramentów. Oczyszcza on ze wszystkich grzechów. Przynosi odrodzenie do życia w łasce, czyni z niemowlęcia członka Kościoła rzymskokatolickiego. Rodzice są odpowiedzialni za to, aby chrzcić swoje nowonarodzone dziecko najszybciej, jak tylko mogą. Piotrze, chrzczę cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Bierzmowanie jest udzielaniem specjalnej mocy przez Ducha Świętego od pokus i do obrony wiary katolickiej. Sakrament małżeństwa pomaga parze w życiu małżeńskim. Kościół katolicki przypomina, że życie w łasce to jest za mało, jeśli zwiążesz się z grzechem śmiertelnym, jak niemoralność, pijaństwo albo nieuczęszczanie w każdą niedzielę na mszę. Te śmiertelne grzechy wskazują wieczną separację z Bogiem. Śmiertelny grzech ma być wyznawany księdzu w sakramencie pokuty. Ksiądz wypowiada formułkę, udzielając rozgrzeszenia. Przez służbę Kościoła niech Bóg da Tobie przebaczenie i pokój. Ja odpuszczam grzechy Twoje w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ksiądz otrzymał moc do odpuszczania grzechów i celebrowania mszy przez sakrament świętego powołania. Ostatni sakrament przygotowuje duszę do przejścia przez śmierć. Rodzina woła księdza do udzielenia spowiedzi, do namaszczenia chorego i podania mu komunii świętej. Przygotowanie duszy do śmierci będzie rozstrzygać wieczne przeznaczenie katolika. Każdy, kto umrze bez sakramentów, spędza wieczność w piekle. W chwili, gdy ktoś umiera w łasce sakramentu, zanim pójdzie do nieba, niekiedy musi odpokutować w czyśćcu. Tam taka osoba pokutuje za przedtem wyznane grzechy powszednie, takie jak niewielkie kłamstwa albo złość, a jeszcze dostatecznie nieodżałowane, które Kościół uważa za niezbyt poważne. Ciężar tych grzechów jest ciągle noszony przez rodzinę, dopóki nie skrócą czasu męki swego ukochanego w czyśćcu, przez ofiarowanie ich własnych dobrych uczynków i cierpienia. Msza święta jest szczególnie efektywną ofiarą. I oto dlaczego msze są odprawiane. Ludzie przychodzą do parafii, aby dać pieniądze na msze za zmarłych członków rodziny. Kiedy będziecie przeszukiwali Pismo Święte, możecie przejść przez jego wszystkie części od pierwszej Mojżeszowej Księgi Wyjścia aż do końca, czyli do Księgi Objawienia, nie znajdziecie słowa czyściec. W tej świętej księdze nie ma czyśćca. Pomimo, że nakazane jest wierzyć, wielu katolików jest zażenowanych nauką o czyśćcu. Ja nigdy nie myślałam o czyśćcu. Jest to chyba przestarzałe pojęcie. Nie wiem, co to znaczy. Mam o tym bardzo pomieszane uczucia. Nie jestem zbyt pewna. W mojej rodzinie kilku zmarło. Mam nadzieję, że poszli oni natychmiast do nieba, niż mieliby czekać na wejście do niego, aż ktoś wykupi ich wejście tam, tak jak o tym nauczano nas w dzieciństwie. Czy może ktoś naprawdę wymodlić ich wejście, albo może ktoś zapracować na swoją drogę do nieba? Kłopot jest w tym, że Pismo Święte nigdzie nie mówi, że my możemy zapłacić za nasze grzechy, nie możemy odpracować za nie. Jest to faktem zapisanym w liście do Efezjan w 2 rozdziale od 8 do 9 wiersza. Czytamy, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Więc nigdy nie będziemy w stanie zapłacić za nasze grzechy. Dano nam prezent, pełną zapłatę przez Jezusa Chrystusa. Innym problemem z czyśćcem jest to, że Chrystus jakoby nie w pełni zapłacił za nasze grzechy. Pismo Święte mówi wyraźnie, że gdy Chrystus zmarł, to nie tylko uczynił nas chrześcijanami, ale zapłacił całą należność za grzechy nasze. Ale czy katolicy są uczeni o tej prostej prawdzie? Nowy Jork. Miejsce wspólne dla ludzi z całego świata. Zapytaliśmy katolików, co oni powinni zrobić, aby dostać się do nieba. Skąd możesz być pewny, że dostaniesz się do nieba? Próbując żyć uczciwie i przyzwoicie przez całe swoje życie, ja tak przypuszczam. No jak wiesz, być dobrym katolikiem, być dobrym dla innych, robić najlepiej, co mogę. Mam nadzieję, że to doprowadzi mnie tam. Musisz być posłuszny 10 przykazaniom, tak myślę, i wtedy możesz mieć szansę wejść tam. Nie jesteś w stanie zbłądzić, zachowując je, kierując się swoją świadomością, wiarą w Boga, robiąc wszystko, co jest słuszne i dobre, poprzez odpowiednie traktowanie ludzi, poprzez bycie fair do każdego. Iść za Chrystusem znaczy iść za Marią, więc jako kobieta muszę pójść za Marią, za jej drogą do Chrystusa. Ja nie wiem, po prostu zachowywać się. Robić dobrze, chodzić do spowiedzi, chodzić do kościoła, traktować swoich bliźnich najlepiej, jak możemy. Ja chodzę w każdą niedzielę przyjmować sakramenty.
Katolicki ksiądz William Cogan w swojej książce Katechizm dla dorosłych przeprowadził trafne podsumowanie, jaka jest katolicka droga do nieba. Pytanie, co jest potrzebne, aby być zbawionym? W katechizmie jest lista 8 potrzebnych do zbawienia wymagań. Wiara, chrzest, przynależność do Kościoła, posłuszeństwo przykazaniom, sakramenty, modlitwa, dobre uczynki, przed śmiercią ostatnie namaszczenie. Pismo Święte nigdy o czymś takim nie mówiło. Strażnik z listu do Filipian w strachu o swoje życie pyta apostoła Pawła, co mam uczynić, abym był zbawiony? Odpowiedź Pawła była prosta. Uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Katolicka Ewangelia, rzymskokatolicka Ewangelia jest absolutnie Ewangelią zbawienia przez dobre uczynki. Jeżeli zbawienie jest poprzez dobre uczynki, zachodzi pytanie, jak dużo muszą czynić. Czy przeciętny katolik myśli, że jest w stanie osiągnąć to, aby dostać się do nieba? Cóż, miejmy nadzieję, że Bóg będzie miał wzgląd na to, że robiliśmy więcej dobrego niż złego. Z tej przyczyny możemy być godni wejścia do nieba. No, ja muszę wiele pracować sam. Ja nie myślę, w każdym razie nie w tej chwili. Nie jestem pewna. Może kiedyś w przyszłości w końcu się pojednam, bo nie myślę, że zrobiłem coś okropnego. Nie jestem morderczynią albo kimś takim. Z nadzieją myślę, że trochę więcej dobrego przeważy na wadze to, co złe. Ja nie wiem, ale mam nadzieję. Próbuję. Próbuję całe życie, aż do śmierci, ale nie jestem pewna, biorąc pod uwagę to, jak żyłam. Bart Brewer jako karmelitański mnich starał się zasłużyć na zbawienie. Chłostaliśmy samych siebie albo biczowaliśmy się dla umartwienia ciała. Kiedy otrzymaliśmy specjalne pozwolenie na włożenie tego pasa, jest to pas świętego Emo. Okręca się go dookoła bioder albo uda lub nogi. Założeniem tych umartwień było spanie na łożu ze sklejki. Robiliśmy to wtedy, gdy powzięliśmy ślubowanie albo z jakiegoś innego powodu. Podstawą było odpokutowanie za grzechy. Ja wstąpiłam do zakonu z prawdziwym pragnieniem służenia Bogu i człowiekowi. Zdałam sobie sprawę, że to nie jest szczere. Szczerość nie prowadzi do nieba. To nie przez naszą dobrą pracę, to nie przez naszą sprawiedliwość, którą robimy. To, co nas może zbawić, to tylko wiara w Jezusa Chrystusa i to jest darem Bożym. Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg wykonał 99%, a my musimy dorobić jeszcze 1%, aby wykończyć to dzieło. To jest totalny błąd. Chrystus zrobił wszystko. Cokolwiek byśmy nie zrobili, to nie ma już żadnego znaczenia. Najpierw muszę zdać sobie sprawę, że nie jestem w stanie zbawić sama siebie. To nie ma znaczenia, co ja robię, bo jestem wciąż daleka od perfekcji takiej, którą Bóg mógłby zaakceptować. Jednak Jezus był doskonały, dlatego ja muszę wierzyć i ufać Jemu i tylko Jemu. On zapłacił wszystko, On zapłacił za moje zbawienie na krzyżu. Ja myślałem, że dojdę do Jezusa przez sakramenty, albo przez świętych, albo przez księdza. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest zupełnie inaczej. Jako chrześcijanin mogę osobiście iść do Chrystusa i prosić Go, aby był moim Zbawicielem i aby wybaczył mi moje grzechy, zapłacił karę, której ja nigdy nie mógłbym sam zapłacić. Nasi drodzy katolicy nie rozumieją prawdziwego dzieła i osoby Jezusa Chrystusa. On nie jest ich osobistym Zbawicielem i Panem. Wynikiem tego jest próżnia. Jak ja myślę, Kościół katolicki próbuje powiedzieć ludziom, że próżnia ta może być wypełniona uczestnictwem w 7 sakramentach. Prosty, naturalny i osobisty stosunek z Panem Jezusem Chrystusem zamieniono w ceremonię, która stwarza wrażenie, że katolicy znają Chrystusa, jednakże oni Go nie znają, przez to, że taka właśnie jest struktura Kościoła rzymskokatolickiego. Pomimo przekornej nauki Kościoła, niektórzy katolicy wiedzą, że zbawienie jest tylko przez wiarę.
Ja tak czuję, że wiara w Jezusa jest tym wszystkim, co On chce, abyśmy zrobili, a wtedy pójdziemy do nieba. Co jest najbardziej istotne w wierze w Jezusa? Że On umarł za nas, że wybaczył nasze grzechy. Jeśli wierzymy w Niego, to jest wszystko, o co On prosi. Ta kobieta to jedna z wielu, z którą przeprowadziliśmy wywiad przy katedrze świętego Patryka. Jako jedna wyglądała na taką, która rozumie prosty plan Bożego zbawienia. Czy to tylko laicy są wprowadzeni w błąd? Jeszcze będąc księdzem jezuickim, Victor Afonso był w kłopocie, że Kościół katolicki nie naucza prawd Ewangelii. Dyskutował z wysoko postawionym teologiem katolickim i zorientował się, że on tego także nie rozumie. W końcu Victor zapytał swego księdza, co on myśli, czym była Ewangelia. A ksiądz odpowiedział: kochaj swego bliźniego. Ja odpowiedziałem, że to jest owocem, to, że my kochamy bliźnich. Czym jest dobra nowina, ojcze? On nigdy nie poznał dobrej nowiny. On nie mógł powiedzieć, że dobrą nowiną jest to, że my wszyscy podążaliśmy do piekła i że kiedy przyszedł Jezus, umarł na krzyżu, przez Jego krew jesteśmy zbawieni. Mamy życie wieczne. Oni nie chcą tego powiedzieć. Dlaczego? Nie dlatego, że są przeciwko Jezusowi. Oni po prostu tego nie wiedzą. Pismo Święte mówi wyraźnie, ale błąd trwa. Ofiara mszy jest kontynuowana wbrew Chrystusowym ostatnim słowom na krzyżu. Wykonało się. Figury są traktowane jako świętość nienaruszalna, chociaż 10 przykazań zakazuje czynić je i kłaniać się przed nimi. Maria jest ustanowiona jako pośredniczka wszelkich łask, pomimo że Nowy Testament uczy, jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Ludzie myślą, że muszą zapracować na swoje zbawienie, jednakże Pismo Święte wyraźnie mówi, że zbawienie jest z łaski przez wiarę i to nie z nas, Boży to dar. Wielu nowoczesnych katolików postanowiło ignorować pewne doktryny Kościoła, o których oni sądzą, że są przestarzałe. Wielu mniema błędnie, że Drugi Sobór Watykański wiele zmienił z tych dogmatów. Drugi Sobór nie dokonał żadnych zmian doktrynalnych. Inaczej mówiąc, zmieniono obraz, ale nie jego zawartość. Taka jest główna katolicka postawa. Zawsze tak samo. Innymi słowy, bazą nauki dogmatycznej jest jej niezmienność. Tam nastąpiło jedynie ponowne zdefiniowanie i odnowienie katolickiej teologii. Nie nastąpiły żadne radykalne zmiany w katolickiej dogmatyce, dlatego że to mogłoby rozbić Kościół katolicki. Mimo że żadnych doktrynalnych zmian nie wprowadzono, Drugi Sobór zmienił pozycję Kościoła w stosunkach z religiami niechrześcijańskimi. Deklaracja ta utrzymuje, że ludzie wszystkich religii są jedną wspólnotą i że Kościół respektuje duchowe, moralne i kulturalne wartości hinduizmu, buddyzmu i islamu. Dialog i współpraca zostały poparte. Ja jestem sam zaangażowany w buddyzm. Moją specjalnością jest buddyzm tybetański. Wybrałem buddyzm dlatego, że to wygląda jak przeciwieństwo chrześcijaństwa, tak daleko jak jest tylko to możliwe. Buddyści nie wierzą w Boga, buddyści nie wierzą w duszę. Poprzez moje studiowanie buddyzmu odkryłem, że są to przekorne nauki i legendy sprzeciwiające się sobie nawzajem. Realność jednak za tymi doktrynami wygląda tak samo. Wydawnictwa katolickie, widać, zgadzają się z tym i drukują liczne książki zmierzające wzbogacić duchowość katolika wschodnimi religiami. Smak wody, chrześcijaństwo przez oczy teistycznego buddyzmu, książka napisana przez księdza i zakonnicę. Miłość spotyka mądrość. Chrześcijańskie doświadczenie z buddyzmem, książka napisana przez jezuickiego księdza. Buddystyczna pustka i chrześcijańska trójca. Książka pokazująca, jak daleko chrześcijańsko-buddystyczny dialog doszedł poza wspólne zrozumienie wspólnego przeobrażania. Papież Jan Paweł II osobiście wziął inicjatywę zjednoczenia przywódców światowych religii do wspólnej modlitwy na szczycie w Asyżu w roku 1986 we Włoszech. Przybyli oni z całego świata. Katolicy, protestanci, ortodoksyjni i Żydzi. Muzułmanie z 90 narodowości śpiewali z Koranu. Buddyjski Dalai Lama, tradycyjnie uważany jako żyjące bóstwo, intonował rytmiczne pieśni. Amerykański czarownik wołał do wielkiego ducha. Animist z Afryki. Hindusi z oratorianie.
Będziemy stali ramię przy ramieniu i prosili Boga, aby dał nam pokój. Z papieskiego zaproszenia 160 przywódców religii całego świata razem modliło się do Boga. Podczas gdy tolerancja dla innych kultur jest godna pochwały, to jednak ten szczyt potraktował wszystkie religie jako równe sobie. Wydarzenie bez precedensu w historii chrześcijaństwa. Jednak co Pismo Święte mówi na to? Jest tylko jedna osoba, która może przebaczyć nasze grzechy, grzechy moje i twoje. Tą jedną osobą, która to uczyniła, jest Jezus Chrystus. Budda nie uczynił tego. Hinduska religia ani Shiva nie zrobiła tego. Konfucjusz nie zrobił tego. Ani jeden nie zrobił. Muzułmańska religia nie zrobiła tego. Oni nie mają Zbawiciela, który by wziął grzechy świata. Oni nie mają tego. Oto dlaczego Pismo Święte mówi, że jest tylko jedna droga. Dlaczego katolicyzm odszedł od biblijnego chrześcijaństwa? Dlatego, że wywyższone w nauce Kościoła tradycje są porównywane do pozycji Pisma Świętego albo nawet wywyższone. Nowy Testament opisuje chrześcijaństwo jako wiarę podaną raz przez Chrystusa i apostołów. Ale katolicyzm kontynuuje dodawanie nowych nauk z ludzkiej tradycji do swojej wiary. Wiara w przemienienie chleba w czasie mszy nie była dodana do oficjalnej doktryny aż do 1215 roku na IV Luterańskim Soborze. Wtedy to po raz pierwszy teoria przemienienia została zlegalizowana przez Kościół. Czyściec ogłoszono jako doktrynę w roku 1274. Wieczne dziewictwo w roku 1854. Papieską nieomylność w 1870. Wniebowzięcie Marii w 1950. I deklaracja o niechrześcijańskich religiiach 28 października 1965 roku. Drugi Sobór dał do zrozumienia, że Kościół katolicki w dalszym ciągu będzie polegał na tradycjach. To, co nie jest z Pisma Świętego, a Kościół napisał jako pewnik, ma być czczone. Święta tradycja i Pismo Święte mają być zaakceptowane i poważane w takiej samej lojalności i czci. Ja miałem kłopot z tym, szczególnie wtedy, gdy samodzielnie zacząłem czytać Pismo Święte. Zauważyłem, że Pismo mówi jedno, a tradycja coś innego. To znowu było przyczyną moich problemów, a może nawet i kryzysów, gdyż ciężko mi było zaakceptować to, co Kościół mówił, kiedy wyraźnie widziałem w Piśmie Świętym, że Chrystus mówi zupełnie coś innego. Kościół katolicki twierdzi, że nie ma żadnego konfliktu i problemu. Jednak tam jest wiele konfliktów i problemów. Jest tak wiele, wiele przykładów nieomylnych doktryn i dogmatów bezpośrednio zaprzeczających Pismu Świętemu. Konflikt ten pomiędzy tradycją a Pismem Świętym był sercem reformacji w średniowieczu. Doktorze Luther! Wczoraj przyznałeś, że to pismo było twoje. Czy możesz odpowiedzieć nam teraz, czy podtrzymujesz to, co tutaj napisałeś, albo czy jesteś przygotowany wycofać to pismo i wiarę w nim zawartą? Proszę mi wybaczyć mój brak manier odpowiednich temu sądowi. Ja nie byłem wychowywany w królewskich pałacach, ale w odosobnieniu klasztornym. Jestem proszony o wycofanie moich pism. Protestancka krytyka? Nie powiedziałbym. Przywódcy reformacji byli katolikami duchownymi i teologami. Katolicki teolog Jan Wycliffe był jednym z pierwszych. Kłopoty jego zaczęły się, kiedy on zaczął uczyć, że Biblia jest jedynym źródłem prawdy. Rzym uciszył go. 44 lata po jego śmierci ekshumowano jego kości i spalono je dlatego, że nie poddał się rzymskiemu autorytetowi. W roku 1415 katolicki ksiądz i teolog z Uniwersytetu w Pradze Jan Hus został spalony na stosie. Jego przestępstwo? On także uczynił Biblię swoim prawem w sprawie wiary i religii. Po 16 latach pracy jako ksiądz, szwedzki reformator Heldryk Zwingli zerwał z kościołem katolickim, gdyż nie mógł dłużej stawiać Pisma Świętego i tradycji na tym samym poziomie. Jan Calvin studiował, by zostać księdzem, dopóki doświadczył duchowego nawrócenia, zaraz po tym opuścił kościół.
Kiedyś podczas sabatu szedł przez pole pszeniczne Pan Jezus, który także był dyskwalifikowany przez religijnych przywódców z powodu przekraczania tradycji. Apostołowie zrywali kłosy pszeniczne, łuskali je i zjadali. Dalej, kiedy oni jedli chleb, nie obmywali ceremonialnie swoich rąk według przepisu rabinistycznego. W 7 rozdziale Ewangelii Świętego Marka czytamy, że faryzeusze i uczeni w piśmie pytali Jezusa, dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych? Jezus nie dał się zastraszyć. Zdecydowanie zaprzeczył wszystkim przywódcom religijnym, którzy przyrównywali nauki rabinów z autorytetem Słowa Bożego. Oskarżył ich, że nauczają ludzkich doktryn. On nie mógł obchodzić tradycji starszych kosztem Słowa Bożego. Wybrał bardziej posłuszeństwo Bogu niż człowiekowi. Dzisiaj wielu katolików dokonuje tego samego wyboru. Ja musiałam podjąć decyzję, za kim pójdę. Pójść za człowiekiem, który popełnia błędy, czy pójść za Bogiem, który nigdy mnie nie oszukał. Ja odszedłem dla jednej przyczyny. Odkryłem, że Kościół katolicki w nieomylnych doktrynach, które nazywa dogmatami, przekręcił i zmienił Słowo Boże. Ja opuściłem rzymskokatolicki kościół i porzuciłem służbę rzymskokatolickiego księdza przez Bożą łaskę, ściśle dla teologicznego powodu, dla doktrynalnego powodu. Doszłam do przekonania, że Kościół katolicki nie ma prawdziwych doktryn. Oni nie mieli tego, czego ja potrzebowałam w moim życiu. Wiele, wiele tysięcy, może milionów katolików odeszło z powodu teologii. Oni zaczęli reegzaminację nauk rzymskokatolickich w świetle świętego Słowa Bożego. Ja kocham ich, ale przykro mi, że doktryny, do których oni lgną, nie zgadzają się z tym, co według Boga jest konieczne, aby wejść do nieba. Z powodu nauk i tradycji Chrystus stał się postacią drugoplanową, podczas gdy Maria jest na czołowym miejscu, zawsze dziewicą i bez grzechu. Masz tam świętych, którzy są bardziej święci niż my, są oni w niebie i mogą modlić się za nas. W katolicyzmie masz tam inne symbole, które wyparły Jezusa Chrystusa albo przynajmniej przysłoniły go dla katolików. Uważam, że w dzisiejszych czasach katolicyzm jest w kryzysie z powodu braku wiary w samą Ewangelię. Wielu z was może powiedzieć, byliśmy w kościele katolickim wystarczająco długo i mamy tego Jezusa powyżej uszu. To ciągle klękanie, chodzenie w niedzielę do kościoła i przyjmowanie Jezusa podczas komunii. Bracia i siostry, to nie jest Jezus. To nie jest Jezus. I to nie jest nauka inspirowana przez Ducha Świętego, a zapisana w Piśmie Świętym. Katolicka droga zbawienia jest fałszywą nadzieją. Nie jest ona Ewangelią Jezusa Chrystusa, którą znajdujemy w Nowym Testamencie. Bóg ostrzegał nas przed tymi, co przyjdą i będą zwiastować innego Jezusa w innym duchu i inną Ewangelię. Rozczarowani katolicką nauką, wielu w końcu zwróciło się do Biblii po pomoc. Ci katolicy zostali zaskoczeni tym, co odkryli. Łaska była czymś, na co nie można sobie zasłużyć. To zaskoczyło mnie, dlatego że ja zawsze myślałam, że w kościele katolickim można zasłużyć sobie na łaskę przez chodzenie do kościoła i do spowiedzi. Cały czas myślałem, że to jest w kościele, no wiesz, przez chodzenie na mszę, albo pokutując, albo robiąc coś, aby być dobrym. Jednak nigdy nie wyobrażałem sobie, że przez przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, przez Jego krew jestem zbawiony. On był tym, który przyszedł wziąć wszystkie grzechy świata, nawet moje. Chociaż nigdy nie myślałam, że ja mogę być tego warta. On umarł za mnie. On przyszedł dlatego, że ja potrzebuję Zbawiciela i nie ma innej drogi, która prowadzi do nieba. Kiedy On był na krzyżu, myślał i o mnie. Nigdy nie zapomnę tego szołomiającego uczucia na myśl, że On nawet i o mnie pamiętał. John and Jenny DeLisi otrzymali życie wieczne przez studiowanie pierwszego listu świętego Jana. Jenny była nauczycielką w szkole katolickiej. Tam był wiersz, który mówił, że ty możesz wiedzieć, czy masz życie wieczne. Byłam tym bardzo zaskoczona i zaintrygowana, ponieważ nie mogłam zrozumieć, jak ja naprawdę mogę wiedzieć, że mam życie wieczne. Myśmy odkryli, że to, czego dokonał sam Jezus, jest wystarczające, abym mógł pójść do nieba. Ja nie mam nic, co ja uczyniłem, ale tylko to, czego On dokonał. Tylko należy wierzyć w Niego i w Jego skończone dzieło na krzyżu.
Każda z tych osób kiedyś opuściła Kościół katolicki. To nie jest ważne, do czego odchodzimy. Ważne jest, do czego przychodzimy. Nieważne jest, co jest za nami. Ja myślę, że to jest tak, jak kiedyś pionierzy kroczyli na zachód. Nie było ważne, co pozostawili za sobą. Ważne było, do czego podążali. My także przyszliśmy do nowego życia w Jezusie. Myśmy weszli do życia wiecznego. Kiedy Jezus zmarł, On mnie zbawił i ja przyjąłem to. Daję nigdy niekończącą się chwałę Bogu. Będę chwalił Boga przez całą wieczność za to, że mnie zbawił. Pan Jezus Chrystus jest dla mnie wszystkim. Tak jest. Jak ja tak mogę? On jest wszystkim. On jest moim zbawieniem. Kiedy myślę o Nim, ja widzę siebie samą padającą do Jego stóp. Ale także odwracam się i pragnę biec do Niego jako ta, która była rozdzielona długi czas ze starym przyjacielem, z którym chcę być. Ale to jest bardzo inspirujące. To uczucie, żeby zawsze z Nim być, gdziekolwiek On idzie i ja chcę być tam. Ja nie mogę żyć bez Niego. I can't live without Him. Come out of her, my beloved. Come and follow me. Outside the camp, up to Calvary. Like a beautiful flower that fades, so the traditions of men, but the word of the Lord, it stands for always, for He is the guardian. Trust only the sacrifice of God's perfect Lamb. Believe and receive in this true hour. Come into Emmanuel's land. Come out of her, my beloved. Outside the camp, up to the hill, the place.